Cześć, witamy serdecznie na kanale Mapa Skrapuje. Dzisiaj gościnnie występuje Ania. Cześć wszystkim. I chciałyśmy się podzielić naszymi pracami, które powstały na warsztatach naszych domowych scrapbookingowych. I dobra, idziemy z karteczkami. Co myśmy tu poczyniły? Pierwsza kartka to jest kartka formatu, ona jest chyba 15x15. Prosta, na kraftowej bazie, biały papier i wytłoczone folderem do embossingu. Widać to chyba. Widać, tak? Dobrze, błyszczy, tylko się. Nie widać błyszczenia. No to ja pokazuję. Aniu, błyszczenie to twoje tu dzieło. Proszę, odpowiedz o błyszczenie. Błyszczenie zrobione jest na kleju. Tak. I posmarowane, posypane brokatem, żeby trochę imitowało błyszczący śnieg. Tak, ja... Ania tu trzymała umiar, bo ja oczywiście dużo, no ale nie może być za dużo. Bardzo ładnie wyszła kartka. I mamy renifery wycięte. One są 3D. 3D na kosteczkach podklejone. Super. I piękny napis Wesołych Świąt cieniem zrobiony. W środku miejsce na życzenia. No i prostsza kartka z możliwych. No, ale trochę było pracy, nie? Trzeba było wytłoczyć, posmarować. Ale bardzo ładna, super. No, mamy śnieżna kartka, odkładam. Aniu, teraz tu jest... Co my tu mamy? Tu jest kartka Shaker Box. Trochę się zachwyciłyśmy shakerem i przez to wyszło nam troszkę za dużo w środku, ale myślę, że i tak robi wrażenie. Jest zima stulecia. Zima stulecia, tak jest. Zasypało trochę reniferka, ale generalnie jest piękne, błyszczy się. Ta tekturka jest pomalowana farbkami akwarelowymi, takimi srebrno-złotymi. Patrzę, czy je mam. Tak jest. Obok jest. Takie, o. Coś takiego. A, to już widzieliście. Kolejna karteczka to jest karteczka w stylu glamour. Ma się błyszczeć. Coś nam tu się przybliżyło chyba. No, dobra. Wymiar 15x15. Kraftowa baza. Szary papier z gwiazdkami. A nie mówiłaś, takie złoto różowe. Różowe złoto. Jest. Renifery też są. Na bladoróżowym tle. Mm. Też. Bardzo błyszczące. No i taki, to się chyba benzynka nazywa. Że tak się mieni. Tak. Taki taguś z wstążeczkami i napis Wesołych Świąt. Napis jest też poglosowany. Czy glosy, bo też się to... musi świecić. Wszystko się ma świecić na tej kartce. Taki był zamiar. I miejsce na życzenia. No i tu żeśmy... Tutaj rękodzieło akcentowały. Oprócz karteczek powstały zakładki do książek, bo wszystkie lubimy czytać. Tak. Oprócz tego, że skrapujemy. Jest, to czytamy też. To czytamy, dużo czytamy. O, czyli zakładeczka. I mamy w różnych stylach. Wieża Eiffla, zegar z Big Benem. Tak jest. Gejsze. W takim stylu. Jaki to styl? Egzotyczny? No jakiś, dobra. Eklektyczny, dobra, idą. Ja jeszcze pokażę... I trochę retro chyba jednak w tym było. Retro, tak, retro. Pokażę wam jeszcze karteczki. To już sama Paulinka robiła. To ja robiłam. Mhm. 6 karteczek świątecznych. Tutaj wykorzystałam dużo papieru z fabryki dekoru Botany Winter. Jakoś podoba mi się ta kartka. Warstwowo bazowy papier, tutaj jest podniesiony, postarzony i pozłocony, bo musi być dużo złotego. Na brzegach tekturka, te skarpety, ona jest pociągnięta takim brokatem w kleju. Tu jest taki preparat, ja to tylko pokażę szybko, bo to jest nowość dla mnie. Znajdę albo nie znajdę. No to chyba wam pokażę przy innej okazji, bo nie będę tego szukać. No nie mam. Ale jest taki preparat, taki przeźroczysty. No i dobrze, mniejsza z tym. I posypane brokatem. Tutaj są, co to są gotowe elementy. Tak, gotowe. Wycięte, wycięte z papieru. Podniesione. Też. Cytrynki. Pomarańcze. Pomarańczki, oczywiście. I karteczka kolejna na szarej bazie. Te gwiazdki, które widzieliście w poprzedniej kartce. Co to są? Półperełki. Mikołaj pobrokacony po brzegu oczywiście. Gwiazdka błyszcząca. Miejsce na życzenia w środku. I
napis. Kolejna kartka z fabryki, z papieru, no przy użyciu papieru z fabryki dekoru. Piękne zimowe tutaj roślinności, podniesione też elementy do wycinania, sznureczek, gwiazdka, błyszczący element, napis Wesołych Świąt, miejsce na życzenia. Ta kartka jest duża, właściwie nie mam. Nie mam linijki, a jeszcze to wam pokażę, może dużą też. Też ten sam papier, prostsza, mniej błyszczenia, tylko tu po brzegach woski i trochę, no musiałam ten... Poglosować anysz, napis Wesołych Świąt. Trochę są poesencje po brzegu. I tyle. I gotowa kartka. Hop. I jeszcze dwie mniejsze. Prostokątne choinka. Gwiazdki. No tutaj mam w rogach te kropeczki w płynie, perełki w płynie, zajączek. Taka prościutka kartka. Miejsca na życzenia. I te układki. I ostatnia karteczka. Spokojnych Świąt. Baza biała. Papier pod spodem różowy. Znowu ten szary z gwiazdkami. Choinka z masy lekki. Ona jest z brokatem. A nie widać brokat? Nie, nie bardzo się świeci, ale uwierzcie mi, jest tam brokat na pewno. Wsypam. I napis Spokojnych Świąt. To już nie wklejam niczego, bo jest biała kartka. No i tyle. Także dajcie znać, jak wam się podobają nasze karteczki. Praca wspólna bardzo. Shaker. To był tak, mówię. To jest hit, mówię hit. To jest zima stulecia, bo dawno nie było śniegu. Już tęsknimy za nim. Tak, tęsknimy. I także wszystkie karteczki są. Dajcie znać, jak wam się podobały i czy już robicie wasze. No i tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.